Bardzo lubię mieć kontakt z tymi, z którymi rozmawiam, ale tym razem muszę mieć kontakt z obrazem naprzeciwko. Na szczęście to jest obraz przedstawiający całą Polskę i wszystkich najważniejszych ludzi w Polsce, więc wybiorę sobie tego trąbiącego husarza i proszę sobie wyobrazić, że wszyscy tam się mieszczą. Chciałem bardzo serdecznie podziękować księdzu moderatorowi krajowemu, księdzu Markowi, za zaproszenie i przy okazji podziękować także księdzu profesorowi Piotrowi, za którego sprawą tak naprawdę tutaj jestem, bo to była jego propozycja. Współpracujemy ostatnio, tutaj historia zatoczyła koło. Było wspomniane, że współpracowałem długi czas z Ruchem Światło Życie. Teraz na nowo przy Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej znowu się spotkaliśmy. Znowu odwiedziłem tak zwaną trzynastkę z kaplicą, której się nic nie zmieniło od ponad 30 lat, z czego się bardzo cieszę. Mam nadzieję, że to jest znak trwałości charyzmatu Ruchu Światło Życie. A przechodząc już do mojego wykładu, mam nadzieję, że się zaraz tutaj pokażą. O właśnie, slajdy będziemy sobie od czasu do czasu przerywać różnymi slajdami nasze spotkanie. Zastanawiałem się, jak mam mówić, więc zacznę w ten sposób. Drodzy odpowiedzialni, papież Franciszek skierował do młodzieży list nawiązujący do przeżywanego przez nas roku miłosierdzia, w którym wyraził wolę, aby hasłem tegorocznego spotkania w Krakowie w ramach Światowego Dnia Młodzieży było błogosławieństwo Jezusa zapisane w Mateuszowej Ewangelii. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To jest Mateusz 5:7. Zaledwie kilka zdań dalej Ojciec Święty łączy to hasło z ogłoszonym 8 grudnia 2015 roku Święto Patronalne Ruchu Światło Życie, rokiem jubileuszowym, wyjaśniając na przykładzie wizyty Jezusa w synagodze nazaretańskiej, to znaczy tekstu Łukasz 4, 16-30 i odpowiedniego fragmentu Starego Testamentu, czym był rok Jobel, czyli rok jubileuszowy w religii żydowskiej. Natura roku jubileuszowego w Starym Testamencie polega na odbudowaniu dobrych więzi z Bogiem. Doprowadziła go, to znaczy papieża Franciszka, do pytania o chrześcijańskie znaczenie jubileuszu. Jak deklaruje papież, nawiązując do swojej zapowiedzi z okresu paschalnego 2015 roku, jest to czas, aby na nowo odzyskać poczucie misji, jaką Pan powierzył swojemu Kościołowi w dzień Wielkanocy. Być znakiem i narzędziem miłosierdzia Ojca. W ten sposób Ojciec Święty połączył motto Światowego Dnia Młodzieży z hasłem roku jubileuszowego. Wyjaśnienia papieża Franciszka zainspirowały mnie do tego, by wyjaśnić Jezusową wypowiedź z Ewangelii świętego Mateusza tekstami i teologią trzeciej Ewangelii, czyli świętego Łukasza, która słusznie w tradycji Kościoła nazywana była Ewangelią Miłosierdzia. Charakter mojego wystąpienia nie pozwala na zbyt szczegółowe rozważania, dlatego postaram się najpierw powiedzieć kilka słów na temat samego błogosławieństwa w Ewangelii Mateusza, a potem o jego znaczeniu w kontekście trzeciej Ewangelii. Sens Jezusowego błogosławieństwa. Wypowiedź Jezusa uczyniona przez papieża Franciszka hasłem Światowego Dnia Młodzieży należy do sekwencji 8 błogosławieństw ogłoszonych w ramach tak zwanego kazania na górze. Komentatorzy pierwszej Ewangelii powszechnie uważają, że kazanie na górze jest w rzeczywistości istotą nauki Jezusa Chrystusa i stanowi fundament moralności Jego uczniów. W błogosławieństwie o miłosiernych
Jezus skupia się na zewnętrznym działaniu, a nie na jego wewnętrznym nastawieniu. Być miłosiernym zakłada bowiem konkretną akcję człowieka. Nie można być miłosiernym tylko w duchu, jak to miało miejsce w przypadku ubóstwa czy pragnienia sprawiedliwości. Miłosierdzie okazuje się przez czyny. Użyte przez Mateusza rzeczownik eleemon jest w rzeczywistości odsłowny, to znaczy pochodzi od czasownika eleeo, czynić miłosierdzie albo działać miłosiernie. I bezpośrednio łączy się z drugą częścią błogosławieństwa, której właśnie ów czasownik występuje. Taki rzeczownik równie dobrze można zamienić na imię słów, żeby mocniej podkreślić związek obydwu części błogosławieństwa. Tłumaczenie mogłoby wtedy wyglądać w ten sposób. Błogosławieni miłosierniący, bo oni zostaną umiłosiernieni. Oczywiście w języku polskim nie ma czasownika miłosiernieć, ani jego biernej formy. Ale posłużyłem się tym neologizmem, żeby oddać rytmikę wypowiedzi Jezusa w greckim oryginale. Z polskiej parafrazy widać już jasno, że wypowiedź Jezusa bardzo ściśle łączy aktywność człowieka z przyszłym działaniem, któremu będzie podlegał. Struktura wszystkich błogosławieństw w drugiej części jest zbudowana zawsze tak samo. To znaczy wyrażona jest czasownikiem w formie biernej czasu przyszłego. Podmiot tylko pozornie nie jest znany, ponieważ czytelnik Ewangelii z łatwością odkryje, że mamy do czynienia z tak zwanym passivum divinum, czyli formą bierną wskazującą na Boga jako ukrytego sprawcę. Inaczej mówiąc, Bóg jest tym, który dopełni w przyszłości teraźniejszość błogosławionego. W przypadku błogosławieństwa o czyniących miłosierdzie Jezus składa obietnicę, że tacy ludzie spotkają się z Bożym działaniem o podobnym charakterze. Aktywność człowieka będzie zatem odpowiadać aktywności samego Boga. Nie ma wątpliwości, że błogosławieństwo Jezusa jest formą zachęty, byśmy byli ludźmi miłosiernymi. Nagrodą za postawę miłosierdzia wobec innych będzie dar miłosierdzia Boga wobec nas. Nie jest to jednak cała prawda o tym błogosławieństwie. Żeby się o tym przekonać, musimy się przenieść do Ewangelii świętego Łukasza. Poszukamy tam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Jezus łączy postawę bycia miłosiernym z Bożą nagrodą w przyszłości. Czasownik eleeo występuje w Ewangelii Mateusza 7-krotnie. Poza wezwaniem kierowanym do uczniów na górze, w żadnym innym przypadku nie odnosi się do człowieka. Za to aż 5-krotnie jest wezwaniem kierowanym do Jezusa w formie ulituj się nade mną. Ostatni przypadek jest bardzo pouczający, ponieważ należy do przypowieści o nielitościwym dłużniku, gdzie przebaczający gospodarz jest niewątpliwie obrazem samego Boga. On właśnie zwraca się do zatwardziałego sługi. Czy więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? Dynamika przypowieści wydaje się być zatem odwrócona w stosunku do błogosławieństwa. Tam Jezus obiecywał miłosierdzie tym, którzy dzisiaj są miłosierni. W przypowieści sługa nie okazał miłosierdzia, mimo że sam go doświadczył. Sprzeczność jest jednak tylko pozorna, ponieważ przypowieść kończy się surowym sądem wobec sługi, a jego niemiłosierne postępowanie spowodowało brak miłosierdzia w postępowaniu właściciela. Przypowieść jest zatem negatywnym obrazem tego, co Jezus zapowiedział wcześniej w kazaniu na górze. Boże miłosierdzie z perspektywy Ewangelii świętego Łukasza. Proporcje użycia czasownika okazywać miłosierdzie w Ewangelii świętego Mateusza, może jeszcze się cofniemy na chwileczkę, wyraźnie wprowadzą nas do wniosku, że miłosierdzie nie ma swojego źródła w człowieku. Jest ono raczej zadaniem,
a do tego warunkiem spotkania z miłosiernym działaniem Boga. On sam i tylko On jest źródłem miłosierdzia. Najlepszą ilustrację tego działania przynosi trzecia Ewangelia i dlatego wszyscy komentatorzy, omawiając temat miłosierdzia w Piśmie Świętym, chętnie sięgają po obrazy z tej Ewangelii. Uczynił to również Ojciec Święty Franciszek w ramach Bulli Misericordiae Vultus, ogłaszającej początek roku miłosierdzia. Cytuje on słowa Jezusa, które można znaleźć tylko w Ewangelii świętego Łukasza. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To jest Łukasz 6:36. Ewangelista nie używa w tym przypadku znanego nam już czasownika eleo, ale jego greckiego synonimu oiktirmo, litować się, odczuwać smutek. W całym Nowym Testamencie jeszcze tylko święty Jakub użył tego czasownika, ale odniósł go bezpośrednio do Boga. Bo Pan pełen jest litości i miłosierdzia, pisze w swoim liście. Łukaszowy obraz miłosierdzia jest jednak o wiele bogatszy. Bibliści zajmujący się studiami nad dziełem trzeciego Ewangelisty już wiele lat temu zwrócili uwagę na fakt, że pierwsze dwa rozdziały tej Ewangelii pełnią w zasadzie funkcję rodzaju wstępu albo preludium do obydwu tomów Łukaszowego dzieła, to znaczy do Ewangelii i Dziejów Apostolskich. Jeżeli zatem jakiś temat pojawia się w polu uwagi autora już na samym początku, jest to widomy znak, że będzie on kontynuował ów wątek w dalszej części swojego opowiadania. Tak postępując, święty Łukasz nie tylko przygotował swoich czytelników na najistotniejsze wątki historii zbawienia, ale w pewien sposób uwrażliwiał ich do głębszego zatrzymywania się przy podobnej tematyce w dalszej części swojego dzieła. Jako uważni czytelnicy Łukaszowego dzieła widzimy, że zagadnienie miłosierdzia pojawia się wielokrotnie w pierwszym rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, a przede wszystkim w dwóch pieśniach Maryi i Zachariasza. Miłosierdzie w kantykach Maryi i Zachariasza. To będzie nasz kolejny punkt rozważań. Pierwszą pieśnią, którą Łukasz umieszcza w opowiadaniu dzieciństwa Jezusa, jest pieśń Maryi 1:46-55. Matka naszego Pana rozpoczyna ją od uwielbienia Boga i wyrażenia radości z powodu ogromu łaski, którą jej okazał. Czytelnik polski nie może niestety docenić w pełni powiązania, jakie istnieje pomiędzy działaniem Boga i działaniem Maryi. Grecka wersja pieśni zaznacza jednak wyraźnie, że Bóg uczynił Maryi wielkie rzeczy, to znaczy megala po grecku, a Maryja w odpowiedzi ogłasza go wielkim, megalino, jest czasownikiem, który zastosował święty Łukasz. Więc z jednej strony Bóg czyni wielkie rzeczy, z drugiej strony Maryja czyni wielkim Boga. Staropolskie wielbić, które zostało użyte i jest najczęściej używane w tłumaczeniach polskich, zatraciło już swoje pierwotne znaczenie związane z wielkością i dzisiaj kojarzy nam się tylko z oddawaniem czci. Dlatego właśnie nie widać tak mocnego połączenia, które jest obecne w tekście świętego Łukasza. Werset 48 przynosi informację, że wielkie dzieło Boga wobec Maryi oznacza, iż jej dotychczasowe niskie położenie ulegnie diametralnej zmianie. Zostanie wyniesiona ponad innych i stanie się obiektem błogosławieństwa ze strony wszystkich pokoleń. Temat naszego spotkania każe się skupić na dwóch wersetach należących do pieśni. Chodzi o słowo eleos, czyli miłosierdzie, które jest obecne w wersecie 50 i 54 tego hymnu. Pierwszy z nich kontynuuje obszerny paralelizm omówiony przed chwilą. Innymi słowy, wypowiedź Maryi o tym, że miłosierdzie Boga dane jest w każdym czasie i wszystkim, którzy się Go boją, odpowiada wcześniejszej informacji o dziele Bożym wobec Matki Pana. Maryja należy do grona tych,
którzy boją się Boga. I dlatego ją także obejmuje Jego miłosierdzie przeznaczone dla ogarniętych taką bojaźnią. Jej życie, a zwłaszcza tajemnica wcielenia, do której została zaproszona jako Matka Jezusa, świadczą dobitnie o prawdziwości takiego wyjaśnienia. Werset 54 zamyka rozwiniętą myśl pieśni o przedziwnym odwróceniu dotychczasowego porządku na świecie. Ludzie przekonani o swojej sile zostaną rozproszeni. Władcy stracą pozycję na rzecz wcześniej poniżonych, a bogaci zostaną pozbawieni dóbr. Tych dóbr, w które dotąd opływali, a w które odtąd opływać będą głodując. Ów przewrót będzie dziełem Boga i dlatego nikt nie będzie mógł się mu przeciwstawić. Maryja traktuje zatem swój status Matki Pana jako dowód, że wszystkie obietnice złożone przez Boga wobec Izraela spełnią się nieodwołalnie. Co ważne dla nas, ponownie przywołany temat miłosierdzia zmienia tym razem swoje znaczenie. W wersecie 50 można je było kojarzyć głównie z aktem łaski udzielonej ludziom przyjętym Bożą bojaźnią, tak w stosunku do Elżbiety. Tymczasem w wersecie 54 zdaje się traktować miłosierdzie jako wewnętrzny atrybut Boga, cechę Jego boskości, która motywuje Go do zbawczych działań. Przez pamięć o tym, że jest On Bogiem miłosiernym, interweniuje na rzecz swojego ludu Izraela. Bardzo podobnie Łukasz Ewangelista rozkłada akcenty w pieśni Zachariasza. Stary kapłan, widząc swojego syna Jana, błogosławi Boga za niezwykły dar. Jest on w pełni świadom, że cud narodzin jego syna nie dotyczy tylko granic ludzkiej płodności, które właśnie zostały przekroczone, ale przede wszystkim otwiera nową erę w dziejach zbawienia. Dlatego swój hymn zaczyna nie od misji Jana, ale od tego, który przyjdzie po nim, potomka Dawida i wybawiciela Izraela. Jego przyjście na świat będzie autentycznym aktem miłosierdzia wobec ludu wybranego wszystkich czasów, który z utęsknieniem wyczekiwał tego momentu. W wersecie 78 pierwszego rozdziału Ewangelii, w którym termin miłosierdzie pojawia się po raz drugi, nie kontynuuje jednak tej perspektywy, lecz ponownie podkreśla drugi aspekt miłosierdzia akcentowany przez trzeciego ewangelistę. Werset nie jest łatwy do przetłumaczenia, więc przytoczmy go najpierw w całości i z kontekstem. Zachariasz modli się w taki sposób. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, przez nie z wysoka wschodzące słońce nas nawiedzi, by zajaśnić tym, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki zwrócić na drogę pokoju. Paręnaście minut temu modliliśmy się tą modlitwą Zachariasza. Nie jest do końca jasne, jak należy powiązać poszczególne frazy zdania. Język grecki daje w tym wypadku dużą swobodę, ponieważ mamy do czynienia z ciągiem zdań bezokolicznikowych. Najważniejsze dla nas wyrażenie tłumaczone jest w Biblii Tysiąclecia jako serdeczna litość. A które równie dobrze można przetłumaczyć jako miłosierdzie z samego wnętrza Boga. A poeta by pewnie powiedział miłosne albo miłosierne miłosierdzie. Ponieważ greckie słowo splanchna, tutaj mamy liczbę mnogą, oznacza w sensie fizycznym ludzkie wnętrzności, a w znaczeniu metaforycznym wiąże się z czymś niezwykle intymnym i uczuciowym, oznaczającym po prostu rodzaj najdelikatniejszej i zarazem najgłębszej miłości. Co ważne, także i w tym wypadku, podobnie jak w hymnie Maryi,
owo miłosierdzie jest racją działania Bożego na rzecz ludu określanego jako odpuszczenie grzechów. Interesujące nas zdanie bywa tak mocno wiązane z kontekstem następującym i wówczas ta niezwykła cecha Boga związana jest ściśle z faktem przyjścia na ziemię Zbawiciela, co w formie metaforycznej wyraża wschód słońca. Z wersetu 78 możemy zatem uczynić nieco inną frazę. Mówiąc wprost, miłosierdzie Boga jest powodem, dla którego Jego Syn przyjdzie zbawić świat. Całkiem niedawno przygotowywałem nowe tłumaczenie z myślą o Światowym Dniu Młodzieży Ewangelii Świętego Łukasza i starałem się oddać ten sens w nim w taki sposób. Za sprawą wielkiego miłosierdzia naszego Boga nadejdzie dla nas wschód słońca z wysoka, by oświetlić tych, co mieszkają w mroku i śmiertelnych ciemnościach, aby skierować nasze drogi na drogę pokoju. Trochę szerzej spróbujemy teraz spojrzeć na całość trzeciej Ewangelii. Rzeczownik miłosierdzie, Eleos, występuje w Ewangelii Łukasza jeszcze tylko raz, w 10:37, kiedy zapytany przez Jezusa słuchacz próbuje określić bliźniego z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Wezwany do odpowiedzi stwierdza, że bliźnim poranionego na drodze okazał się ten, który dosłownie uczynił miłosierdzie. W ten sposób cała przypowieść staje się ilustracją Bożego miłosierdzia i zadaniem dla każdego, kto chce być Jego naśladowcą. Trzeci ewangelista nie poprzestaje jednak tylko na tym rzeczowniku. W czterech kolejnych miejscach pojawia się pokrewny mu czasownik eleo. Najpierw miłosierdzia Abrahama przyzywa bogacz z przypowieści o biednym Łazarzu. A później trzykrotnie miłosierdzia Jezusa wzywają trędowaci i ślepiec z Jerycha. Autor trzeciej Ewangelii odwołuje się także do innych terminów i szeregu pokrewnych czasowników. Jednym z ciekawszych jest ten, który teraz widzimy na ekranie. W Ewangelii Łukasza w rozdziale 18, werset 13, pewien celnik błaga Boga w świątyni o miłosierdzie za pomocą czasownika hilaskomai, co Biblia Tysiąclecia słusznie tłumaczy przez miej litość, ale można również oddać go przez bądź miłosierny. Co ważne, ten konkretny czasownik każdemu pobożnemu Żydowi kojarzył się jednoznacznie z kontekstem kultowym i najświętszym miejscem w przybytku. Tu krótkie wyjaśnienie dla tych, którzy się może mniej orientują. Prawda, mamy tutaj przedstawioną świątynię żydowską Heroda, ale tak czy inaczej chodzi o to, żebyśmy sobie zdali sprawę, że pojęcie świątyni jest pojęciem znacznie szerszym. To ogromny kompleks świątynny. Kiedy się mówi świątynia żydowska, w zasadzie ma się na myśli całość tej architektury. Natomiast słowem przybytek określamy już to najwęższe miejsce, może się jeszcze na chwileczkę cofnę. Tutaj widoczne, w samym centrum jest taki potężny budynek, może z daleka słabo widoczny, ale w samym środku tego slajdu jest widoczny przybytek. I w czasach Salomona wyglądał on w ten sposób. Składał się z trzech pomieszczeń. Przedsionka, przez który się przechodziło, miejsca świętego i świętego świętych, czyli miejsca najświętszego, gdzie stała ku pamięci wszystkich zbawczych wydarzeń wcześniejszych tak zwana Arka Przymierza. W rozjaśnionej części widać, że znajdowało się w niej naczynie z manną, dwie tablice przykazań i laska Aarona. Ale nie o tym chcemy tym razem rozmawiać. Chcemy rozmawiać o złotej płycie, która zaznaczona tutaj jest strzałką, na której umieszczone były dwa cheruby. Otóż ona z hebrajska nazywała się kaporet, ale ponieważ Nowy Testament został napisany po grecku, zmieniono tę nazwę na odpowiednik grecki i wówczas nazwano ją hilasterion. Ta złota płyta to hilasterion. Otóż w miejscu świętych, w czasach pierwszej świątyni, gdzie stała Arka Przymierza, wylewano na tę złote wieko,
Wielki Dzień Pojednania, więc jedno z najważniejszych świąt żydowskich, wylewano krew na znak przebłagania Boga za grzechy ludu. Arcykapłan dokonywał tego uroczystego rytu, błagając o przebaczenie grzechów całego Izraela. Dlatego płyta ta nosiła nazwę Hilasterion, czyli przebłagalnia. W ten sposób również święty Paweł określa samego Jezusa Chrystusa. Przebłagalnia. Dokładnie tekst z listu do Rzymian 3,25 brzmi tak. Jego to ustanowił Bóg, i tutaj Biblia Tysiąclecia ma, narzędziem przebłagania. Można by równie dobrze przetłumaczyć, jego to Bóg ustanowił hilasterion, czyli przebłagalnią, przez wiarę mocą jego krwi. Inaczej mówiąc, z momentem zbawczej śmierci Chrystusa to on staje się przebłagalnią, osobą. Na te przebłagalnie nie wylewa się jednak dorocznie krwi zwierząt, ponieważ jedyna krew, jaka została przelana, jest krwią samego Chrystusa w dniu jego męki. Tak widzi to również autor listu do Hebrajczyków. We wspomnianym już wcześniej kazaniu na równinie Jezus zachęca słuchaczy do tego, by miłosierni na wzór Ojca w niebiosach byli wszyscy jego uczniowie. Cały ten fragment składa się z dwóch strof skomponowanych w taki sposób, by za pomocą rytmiki wyrazić ważną prawdę. W pierwszej znajdują się wypowiedzi Jezusa dotyczące miłości nieprzyjaciół. W drugiej natomiast słowa ukazujące, na czym polega realizacja tego przykazania. Łącznikiem obydwu strof jest właśnie wezwanie Jezusa, by jego słuchacze byli dobrzy, Chrystos, i miłosierni, oiktirmos, jak ojciec. Dalsza część wypowiedzi Jezusa wyjaśnia, na czym polega tego rodzaju miłosierdzie, i została zbudowana z dwóch par zdań o identycznej, antytetycznej dynamice. Pierwsza para wyjaśnia sens miłosierdzia negatywnie, a druga pozytywnie. Tak jak widać tutaj na slajdzie, nie sądźcie, nie potępiajcie, a potem odpuszczajcie i dawajcie. Miłosierdzie na wzór Ojca Niebieskiego zawiera zatem dwa istotne elementy. Unikanie sądzenia i potępianie bliźnich oraz pozytywny polegający na przebaczeniu i obdarowywaniu innych. Starotestamentalne korzenie tego nauczania Jezusowego są bardzo szerokie, bardzo liczne. Możemy się odwoływać do prawa mojżeszowego, do ksiąg historycznych, a przede wszystkim do tekstów prorockich, zwłaszcza do księgi Ozeasza i Izajasza. Uczniowie Jezusa winni być miłosierni, jak ich Ojciec w niebie jest miłosierny. Zestawiając Ewangelię świętego Łukasza z Ewangelią świętego Mateusza, widzimy, że mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi tradycjami. Według Mateusza Jezus wzywa swoich uczniów do naśladowania doskonałego Boga, teleios po grecku. Mamy być doskonali jak Bóg, Mateusz 5,48. U Łukasza natomiast Pan mówi o konieczności naśladowania Ojca Miłosiernego, Łukasz 6,36. Podczas gdy Mateusz skupia uwagę swoich odbiorców na doskonałości, która przez Greków była odnoszona raczej do człowieka, przez Łukasza, po przekaz Łukasza odwołuje się do przymiotu samego Boga. Potwierdzają to księgi Septuaginty, gdzie przymiotnik miłosierny wyrażał pełnię miłości i troski Boga o lud i tylko wyjątkowo autorzy Biblii greckiej odnosili go do człowieka. Święty Łukasz zaprasza zatem swoich czytelników, by nie tyle skupiali się na doskonaleniu swojej egzystencji, ile raczej starali naśladować samego Boga w tym, co najbardziej oddaje Jego istotę. Łukaszowy przekaz skoncentrowany jest na miłosiernym Ojcu, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Najdoskonalszym wzorem miłosiernego Ojca na ziemi jest Jego Syn, Jezus Chrystus. Stąd miłosierdzie podyktowane przez uczniów powinno nawiązywać do postawy ich mistrza. Jego misja została zdefiniowana już na samym początku działalności w Nazarecie. Tam właśnie, czytając cytat z Izajasza,
Jezus mówi: Duch Pana spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym odwoływał rok łaski od Pana. Pełen Ducha Boski posłaniec pochyla się nad każdym potrzebującym człowiekiem, udzielając mu zarówno dóbr duchowych, jak i materialnych. Tak też mają postępować jego uczniowie. Najwymowniejszą ilustracją tej postawy jest przypowieść o Samarytaninie. W kontraście do bohaterów uważanych za wyjątkowo pobożnych, kapłana czy lewite, pogardzany Samarytanin zareagował głębokim wzruszeniem na widok poranionego i natychmiast przystąpił do działania. Główny bohater przypowieści jest uosobieniem miłosierdzia. Miłosierdziem przepełnione jest jego spojrzenie, które nie pozwala mu przejść obojętnie obok potrzebującego. Świadectwem miłosiernej postawy jest także jego głębokie wzruszenie i jego doraźne działanie ograniczające natychmiast skutki tragicznej sytuacji porzuconej na drodze ofiary. Akcja przypowieści toczy się szybko, ponieważ jeszcze w tym samym wersecie czytelnik zostaje przeniesiony do gospody, której bohater kontynuuje troskliwą opiekę wobec poszkodowanego aż do dnia następnego. Część odbiorców może być zaskoczona finałem przypowieści. Samarytanin nie porzuca swoich dotychczasowych zajęć. Nie zostaje z poranionym człowiekiem do jego pełnego uzdrowienia. Pozostawia go, ale pod dobrą opieką właściciela gospody, nie szczędząc środków, i odjeżdża stamtąd w poczuciu, że potrzeba napadniętego została zaspokojona. Na czym zatem polega czynienie miłosierdzia według przytoczonej przypowieści? Zaczyna się ono od wrażliwego spojrzenia, które nie pozwala na bierność. Wzruszenie jest sygnałem, że nie chodzi o zimną kalkulację, ale o autentyczną, miłosierną solidarność z drugim człowiekiem. Łukasz podkreśla jeszcze kilkakrotnie tego rodzaju postawę Jezusa wobec potrzebujących, z którymi się spotyka. Między innymi wzrusza się na widok nieżyjącego syna wdowy. Wreszcie rzeczowe działania są gwarantem, że potrzebujący otrzyma dokładnie to, czego mu brak. Ksiądz profesor Kudasiewicz, który był moim mistrzem i który zajmował się bardzo długo Ewangelią świętego Łukasza, trafnie nazwał miłosierdzie obecne w trzeciej Ewangelii jako konkretyzację miłości. Ostatnim, rzadziej zauważanym aspektem tej przypowieści jest roztropność. Trochę nawiązał dzisiaj do niej ksiądz Jacek w swoim krótkim słowie w ramach juczni. Okazywane miłosierdzie nie może polegać na zarzucaniu swoich dotychczasowych zobowiązań i odpowiedzialności. Jezus, proszony przez mieszkańców Kafarnaum, by został u nich i leczył ich dłużej, udzielił im bardzo ważnej odpowiedzi. Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę, bo na to zostałem posłany. Łukasz 4:44. Chodzi zatem o wygospodarowanie z własnych zasobów przestrzeni, czasu i środków, które zostaną wykorzystane na korzyść innych. O dobrowolny akt rezygnacji z własnego komfortu, by uratować osobę albo dobro nienależące bezpośrednio do działającego. Bywa, że jest ono niekiedy poważnym ryzykiem, ale zawsze jest i musi być zakorzeniony w Bogu, ponieważ tylko On jest samym miłosierdziem. Obraz Bożego miłosierdzia w Łukaszowej Ewangelii najlepiej oddaje przypowieść o ojcu i dwóch synach. Jest jakimś znakiem czasu, że spotykamy się w dniu, kiedy za parę godzin będziemy słuchać tej Ewangelii i słuchać komentarza do niej. Więc tylko krótko teraz kilka najważniejszych słów, w jaki sposób ta przypowieść oddaje miłosiernego ojca. Pozornie główną postacią jest tam młodszy syn. Zresztą w tradycji chrześcijańskiej nazywa się ją przypowieścią o marnotrawnym synu. Ten młodszy syn, któremu autor opowiadania poświęca najwięcej miejsca, to jednak miłosierny ojciec jest fundamentem całej fabuły. Najpierw, bez słowa skargi, rozdziela majątek.
Następnie pozwala synowi odejść, a potem cały czas wypatruje jego powrotu i wychodzi mu naprzeciw, widząc go z daleka. A po jego odzyskaniu raduje się z domownikami, obdarowując go po królewsku i urządzając wystawną ucztę. I wreszcie na koniec, ten sam ojciec okazuje miłosierdzie także swojemu starszemu synowi, przygarniając go mimo jego buntu i uświadamiając mu, że od zawsze znajdował się w samym centrum jego miłosiernego serca. O sensie tej przypowieści wspominał także Jan Paweł II w swojej encyklice poświęconej Bożemu Miłosierdziu Dives in Misericordia. Papież mówi tak. Wprawdzie słowo miłosierdzie nie pada w przypowieści ani razu, ale zostaje w niej wyrażona jego istota. Przez obraz materialnego dramatu młodszego syna ewangelista rysuje de facto sytuację utraconej godności, którą tylko Bóg może przywrócić. Zmierzamy już do podsumowania. Drodzy odpowiedzialni, współczesny świat, jak pisał święty Jan Paweł II, pilnie potrzebuje świadectwa o miłosierdziu, które wyraża się w miłości człowieka i wszystkiego, co ludzkie. Każe ono głosić miłosierdzie jako miłosierną miłość Boga objawioną w tajemnicy Chrystusa. I każe też do tego miłosierdzia odwołać się, wzywać go na naszym trudnym i przełomowym etapie dziejów Kościoła i świata. Jak echo tych słów brzmią słowa papieża Franciszka, który je powtarza w bulli Misericordiae Vultus, przekonany, że to orędzie dzisiaj jest jeszcze bardziej aktualne i zasługuje na to, aby je ponownie podjąć w roku świętym. Ojciec Święty wzywa nas, byśmy na nowo przyjęli słowa Jana Pawła II, widoczne teraz na ekranie. Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie, najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela. I kiedy przybliża ludzi do zbawicielowych zdrojów miłosierdzia, których jest depozytariuszem i szafarzem. W tym kontekście szczególne wyzwanie dotyczy na pewno kapłanów, by dzięki ich posłudze pojednania wielu z tych, którzy są daleko, mogło wrócić do domu Ojca i z radością uczestniczyć w eucharystycznej uczcie, karmiąc się słowem i ciałem Chrystusa. Cóż bardziej spełnia powołanie tych, którzy pragną podążać śladem Chrystusa sługi? Rzecz nie dotyczy jednak tylko hierarchów czy duchowieństwa. Papież mówi tak. W naszych parafiach, w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, każdy powinien tam odnaleźć, i to powinno nas najbardziej chyba poruszyć w tym słowie papieża Franciszka, oazę miłosierdzia. Mamy być oazami miłosierdzia. To jest życiowy program. Program, który jest konkretnym trudem, ale owocuje radością i pokojem. Jest nakazem Jezusa Chrystusa, który przemawia do każdego, kto jest wsłuchany w Jego słowa. Dlatego właśnie słuchanie i medytowanie Słowa Bożego, pisze papież, w ciszy jest warunkiem koniecznym do odkrycia i kontemplacji Bożego miłosierdzia i przyjęcie Go jako własnego stylu życia. By dzielić się miłosierdziem z innymi, trzeba je najpierw przyjąć, a potem dalej podawać, ale trzeba zaczerpnąć z czystego źródła. Dziękuję bardzo.